Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony, gramy dalej w Graveyard Keeper. No i tak, co bym chciał się skupić na naszym kościele. Tylko wiem, że tam do tych nowych ławeczek było potrzebne coś, czego ja jeszcze nie mogę robić. Właśnie chcę zobaczyć, gdzie to jest. To jest tutaj. Pracownia ciesielska drugiego. Złącza ciesielskie. Właśnie to jest coś, co bym potrzebował do tych nowych ławek. No i też oczywiście tkaniny, które będę musiał kupować u naszego pana handlarza. Jeszcze jakieś tam tkaniny mam. Przecież ten z 8 czy ileś tam. Tak, tutaj jest nawet te 8 tkanin. To jest jedna rzecz, na którą na pewno chciałbym się skupić. Druga rzecz. Tak, właśnie widziałem też wasze podpowiedzi a propos, żeby odblokować anatomię, to wtedy będę mógł robić, odkrywać bardziej czachy, nie? Żebym poszedł w anatomię, tylko teraz tak, balsamiarstwo to nie. A anatomia to chyba, nie? Chirurgia. Morlacy nie będą już tobą procesować, ale musisz uważać mniejszym... O... Bym musiał pójść w w anatomię bardziej. No dobra, to wszędzie są potrzebne niebieskie punkty. Niebieskie punkty chyba najlepiej będzie zbierać pisząc książki, tak mi się wydaje. Tu też potrzebuję te niebieskie punkty do stanowiska ciesielskiego. Okidoki, ale też być może dzisiaj uda nam się też zrobić, chciałbym tutaj, o, cyk, te prochy. Mam tu prochy? Nie, tu nie mam prochów. Pozbierać i być może nam się uda też zrobić w końcu, o, jabłuszka. Cyk. To całe kubaktorium i tak dalej. No właśnie, chciałbym się skupić właśnie tak, jak mówiłem, na tym... Cyk. Tu jabłka. Jak wrzucić? Nawet byśmy mogli kubeł zrobić. Nie wiem, czy czasem już na jabolu, na jabole mi nie stać. Tak. Wrzucimy od razu jabole. Pójdźmy może zobaczyć, czy ja mogę tutaj sobie nabić jakieś niebieskie punkty. Bo ja bym je bardzo potrzebował teraz. A niebieskie punkty, to byśmy mogli może tutaj gdzieś ponabijać. Czysty papier. I chodzi mi tutaj. O, proszę bardzo. Proszę bardzo, bo ja bym mógł robić notatki, mógłbym robić rozdziały. I mógłbym... Czy ja mogę też pisać te opowieści, takie tutaj, co tutaj są? Czy ja mogę... A nie, mogę powieść tutaj robić. A, tylko że powieść... Tylko że powieść wymaga wiary. O, to słabo. Czyli lepiej już się skupić na robieniu winiacza dla... Bo te aforyzmy chciałem o złych pieniądzach zrobić. Wiecie, dla osiołka, nie? Ale no, to trudno. To może sobie poczekamy trochę. Zobaczmy, ile ja dostanę na przykład... za zrobienie notatek. Niestety mogę tylko zrobić takie zwykłe niebieskich punktów, nie? Bo to na tym mi najbardziej zależy. Nie ma jakiegoś szału. Tak po 3 punkty to tak mało, nie? Ale mogę odblokować już stanowisko montażowe. Mogę to. W takim razie te sobie weźmiemy tutaj. Wiem, co ja chciałem jeszcze zrobić. Chciałem jeszcze zajrzeć do naszych ukochanych uchodźców. To może się teleportujmy do nich. Chociaż, czekaj, anuluj. Ja bym przy okazji im zaniósł chleb jeszcze.
jakieś jedzenie może byśmy zrobili. Tu obóz uchodźców. I voilà. Może w końcu też opok... O, bo właśnie, bo mieliśmy z nim pogadać. Nie teraz, no kuźć de, no co za... Co za... Nie teraz, a kiedy? Gdzie ty idziesz? O. Wspaniała robota, jesteśmy ci wdzięczni, przyjacielu. Zwłaszcza teraz, kiedy brak słodkiej wody jest tak mało. Cieszę się, że się przydałem. Poprosiłem starego sługę, żeby powiadomił mi moich przyjaciół w mieście, że jesteśmy gotowi ich przyjąć. Wystarczy jeden dodatkowy namiot, prawda? Nie jestem pewien. Na listach inkwizytorów są dziesiątki ludzi. W takim razie przygotuję jeszcze jeden namiot. Bardzo się przyda, ale wciąż mamy też problem z jedzeniem, a przybycie nowych ludzi tylko go pogłębi. Ewidentnie będzie nam potrzebny ogródek do hodowli warzyw. Zdaje się, że nie ma problemu, którego by nie umiał rozwiązać grabarzu. A, czyli teraz mam ogródek. Nie, dobra, to może oni niedługo będą sami sobie żarełko robić. Dobra, weźmy, tu rzućmy to. Chciałem jeszcze tą wodę mu wrzucić. Znaczy im wrzucić. Cyk. Ej, oni tutaj tych jagód, porzeczek zbierają. Dobra, czyli teraz tak. Ogródek. Kuchnię. Nawet bym mógł nowego uchodźcę jeszcze zrobić. Element pło... O, to bym nawet mógł zrobić. Patrzcie, bo tylko 12 tych. I 24... Kochany dom. A drewna mamy pod dostatkiem, czyli teraz tak. No, to zrobimy sobie więcej. Cyk. 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 20, to byśmy musieli tak też zrobić. Wykorzystajmy ten chleb. Dobra. I właściwie możemy się teleportować z powrotem tam do nich. Cyk. I możemy im zrobić... ogródek. Elementy ogrodu. O, proszę bardzo. No i idziemy im budować elegancko. I to, kurde, idzie. Wciąż nie mogę uwierzyć. Jesteśmy wyżsi i sreni. Dlaczego król nas nie uchronił? Bo król to pierdoła. Właśnie też widziałem waszą podpowiedź, żeby rozmawiać z nimi, ale widzę, że tylko właśnie z nią porozmawiałem, to muszę jej kuchnię zrobić. No i teraz wiadomo, temu oto ziomeczkowi robimy ogród. Znaczy, może nie jemu. Podoba mi się ta opieka nad tymi. Buduj jeszcze jeden namiot. A, mogę im nawet wodę tutaj. Proszę bardzo. Pewnego dnia wrócimy i zapłacą za swoje zbrodnie. Słucham. Czyli jeszcze jeden namiot muszę im zbudować. Ale po co aż jeden namiot? Przecież mogę tutaj dać uchodźcę. Łóżko, co? Łóżko? Chyba chodzi o zaoranie tego. A to jeszcze opał potrzebuje i... 3 razy torf. No to też jesteśmy w stanie zrobić. To zróbmy to może od razu. No patrzcie, tu nawet dostanę. Cyk, cyk, cyk. Elegancko. Cyk. 10 mogę schować, bo potrzebuję. Tak. I mogę... Znaczy muszę, w sensie. Muszę zrobić jeszcze tutaj o pół z jeden raz. Cyk. Będzie elegancko. No co, lecimy znowuż do obozu uchodźców. A ty co? Kolekcję wykałaczek mu przynieśli?
No dobrze. Dobra, to co? Możemy zrobić łóżko, cokolwiek to znaczy, bo... Wydaje mi się, że chodzi o coś tutaj, tak. Dobra. Czemu to się nazywa łóżko? I don't know. Dobra. Pięknie. I co, ja jeszcze muszę im przynieść nasiona? No wiesz co? Zdzierstwo. Dobra, ale wróćmy w takim razie do naszego ukochanego domu. I zobaczmy, co ja potrzebuję, żeby zrobić pracownię ciesielską. 8 desek i... Wiecie, bo ja kurde mam tutaj jeszcze też sporo tych, nie? Rzeczy. Bo tutaj mam na przykład to i to. To i to. Czyli tak bym musiał zrobić jeszcze to raz. I 8 desek. Ale ja tutaj nie mam żadnych desek. Nie mam, tylko te. No tak, tak, w sumie jakbym miał deski tutaj, to bym... O! Ciało do spalenia. Pracownia ciesielska poziomu drugiego. Proszę bardzo. Mógłbym nawet ją... O, wcisnąć tutaj, koło tej pracowni. O! Proszę bardzo. Znaczy wiem, że też osiołek tam przyszedł, bym musiał zaraz zobaczyć, co on mi tam przyniósł za ciało teraz, za ciekawe. Ale dokończmy to. Dobra. Duto. Pancerz. O! Soczewkę tu możemy robić. Ale to nas interesuje bardziej. Wiecie co? Ja ogólnie sobie to wezmę. I pójdziemy spać. Wiem, że to ciało jest, ale to ciało to i tak będę brał na spalenie, tak więc nas to mało interesuje. Bardziej chciałbym się postarać już o zrobienie tych nowych części. Dobra. Zróbmy tu. Cyk. Złącza, czyli byśmy potrzebowali więcej tych złożonych części też. Voilà. I wtedy możemy robić te rzeczy. Cyk. I cyk. Pójdźmy zobaczyć ciało i tylko pójdę jeszcze sobie sprawdzić, co ja potrzebuję. 95%, tak się nie zepsuło. 94. O kurde. O kurde. Ja może bym z tego zrobił... Idzie już ten spaślak. Spaślak biskup. Może bym zrobił sobie właśnie zombiaka, którego, bo ja dzisiaj będę mógł na pewno zrobić, tylko teraz ja chciałem jeszcze na szybko zrobić sobie jeszcze ławy. Te drugiego poziomu. O nie... Tu 4 aż potrzebuję te rzeczy i 8 desek. Czy ja jestem w stanie... Dobra, zróbmy to szybko teleportem. Ojoj. Ojoj. Potrzebuję jeszcze jedno to.
Róbmy to. To? Aha, gwoździ też jeszcze już nie miałem. To szybko sobie dobijemy. Tylko kończy nam się też... Żarcie. Chlebki nam się kończą. Dobra, to potrzebuję jedno i potrzebuję jeszcze 8 desek. Oh fuck. Dobra, chlebków już nie mamy, jakby co. Ale weźmy już przy okazji też to. Bo pójdziemy się zaraz mszę zrobić. Ale zrobimy pierw jedną ławkę, żeby już mieć jakiś większy efekt z mszy. Tak, tu mam to ciało, właśnie, kurczę, bo ja bym... Właśnie po chwilę zastanowienia to ja bym chyba zrobił sobie z niego zombiaka za chwilę. Bo będę miał możliwość taką. Dobra. Ława kościelna. O! Myślałem, że będę mógł zrobić te ławy kościelne tutaj, a jednak nie mogę. Czyli ja muszę pierw wsunąć jakąś ławę. O kurde. Dobra. Ale zrobimy sobie lepszą. Zrobimy sobie lepszą. Cyk. No. Trochę jest lepiej, nie? Zobaczymy, czy też wpłynie to jakoś znacząco na nasze modlitwy. O, patrzcie, już mamy 5 z pierwszego, a mieliśmy po 4. Czyli już widać efekt, że coś nam to daje. Coś nam to daje. I niby jedna ławka, ale jakiś dodatek do tego jest. 8. A tak dostaliśmy po 7. Elegancko. Jest trochę więcej chyba datków też. Daje mi się. A tobie co ja miałem tam? Do ciebie też mam pełno. Mamy też wiarę, żeby zrobić zombiaka. Ja bym się na tym teraz skupił. Bo ja potrzebuję tylko jeszcze 2. Cyk. Potrzebuję 1 soczek. Mogę zrobić zombiaka. Tylko, że nie mam żarcia. A ja bym jeszcze musiał ten wyciąć krew na pewno. Na pewno krew, bo to zawsze daje nam minus 1 tą tłuszcz. Bo to też zawsze nam daje minus 1. I później jest losowo z tych rzeczy, czyli mózgu i tak dalej, ale tego jeszcze jakby nie wiemy za bardzo. Dobra, to nieważne w takim razie. Pójdźmy w takim razie wszystko odłożyć, tą krew i tłuszcz. I bym poszedł jednak spać. Pójdziemy spać, ubudzimy się, zrobimy zębieczka. Zrobimy sobie zombiaka i w końcu go puścimy na kamienie, nie? Drugiego będę musiał zrobić, żeby mi te kamienie transportował, ale to może z czasem. Nie, budź się, nie chciałem już spać. Chłopie, ile ty będziesz spał? Wrzućmy to sobie tu, bo to nam nie będzie potrzebne. Ja bym popracował nad tym kościołem. Wydaje mi się, że tędy będzie szybciej niż iść tam naokoło. Szkoda, że nie ma takiego skrótu tam w podziemiach, że trzeba iść przez tą pracownię. Tylko tak, o, nara. Dobra, weź te ciałko. Tak, skrześ. Łubu dubu. Zobaczmy, jak on nam wygląda. 15%, czyli to jest, kurde, najlepszy na razie zombiak, jakiego mamy. Tak naprawdę.
Chodź do kopalni, chłopie. Będziesz tu pracował. Pracuje. Czy oni wykopują tylko ten iron? Jakoś kurde. Mamy tu miejsce na iron, niby nie. Musiałbym zrobić jeszcze tą stację transportową, czyli potrzebujemy dwie kartki i więcej. Wiem, tutaj jest ten cydr jabłkowy, czyli jabol, potocznie zwany. kartki to ja gdzieś miałem tutaj. No, dwie kartki. I ten opół muszę zrobić jeszcze sobie. Byśmy mogli zrobić tą stację transportową, tylko że i tak nie mamy zombiaków. Do tego. Butelka cydru. Kolejne butelki cydru. Cyk. Dzień dobry. A, dobrze, to ja tą pracą niecicielską. Nie, tamtą. To ja mogę zniszczyć w ogóle. I co ja potrzebowałem? Opół. Ja widzę, że tak drewna to mi zaczyna brakować. A, co ja chciałem tutaj teraz? Tu, o, to. Stacja transportowa. Wykopmy to. Dobra. Stację transportową my sobie zrobimy. Chociaż będzie chyba lepiej zrobić tutaj. Będzie miał troszkę bliżej. Stację transportową. Cyk. I stąd on będzie miał troszkę bliżej, nie? O. Można w ogóle sobie zaznaczać, co on ma transportować. Dobra. Czy ja nie będę musiał też zrobić składów? Bo skład żelaza mam, a skład kamienia by się przydało zrobić. Też. Wydaje mi się. A skład kamienia potrzeba gwoździe i opół znowu. A, się narobię tych opołów ostatnio. Ostatnimi czasy. I... Tu mogę zrobić? Nie, tutaj mogę zrobić opół. Halo, tu. Tyk. Voila. I pięknie zrobiony. Za szybko to robię i nie mam już nawet szansy na powrotny teleport. No ale dobra. Zobaczmy, jak tam nasze winorośla. Słabo. No dobra. Myślałem, że już będą te, wyrosną i zrobimy sobie winko. A tu kurde, taka lipa. A możemy tutaj zrobić. Dobra. Dobra. Wszystko tutaj pięknie, ładnie. To. Nie wykorzystuję tych konopi.
A można z nich robić chyba liny? Chyba olej i coś do świeczki? Dobrze mówię? A tak. Tu. Dobra. Mógłbym trochę zrobić chleba też. Bo nawet chyba mam mąkę. No, mąki mam, tylko nie mam wody. A jutro byśmy polecieli do kupca po jedwab i kolejne nasiona z winogrona. Ale najlepsze jest to, że ja miałem, kurde, skupić się na robieniu kościoła, a proszę bardzo, ciągle coś tu trzeba robić. No i później wychodzę na tym lipnie. Dwa, trzy, cztery. Voilà. Wsadźmy, żeby się trochę chleba upiekło. I co, i chyba polećmy spać w tym momencie. No. Będę musiał... Kurde, muszę się skupić. O, mamy kościołka. Muszę się skupić na robieniu tego kościoła. Jakbym chciał więcej wiary i kasy, nie z tego. A chciałbym. Przyniósł ten osioł kolejne ciało, czyli byśmy mogli kolejne marchewki włożyć. Cyk. Dzień dobry. Ty pójdziesz na stos. Kurde, znowu 4 na 4. Dobra, ale nie, bo i tak nie mamy wiary, żeby zrobić sobie kolejnego zombiaka. Czy mógłbym go zakopywać? Tylko, że ja bym chciał w końcu zrobić te... całe kubaktorium. Dobra, ja sobie tutaj powycinam. I pójdę spalić, jak zwykle, żeby właśnie nudzić ciągle tym samym. Cyk. Tul. Pochówek żeśmy zabrali. Dobra, lecimy wtedy w takim razie do... pod martwym koniem. Przy okazji, sprzedajmy to tutaj. Pochówek. Cyk. 21 mamy monet srebrnych. Więc nie jest to źle. Tylko, że zaraz wydam wszystko na... tutaj, o. To chciałbym bardzo. Może też to, złote, przy okazji robić. No to by mi też było bardzo... Kurde, to jest drogie. Dobra, mamy to jeszcze. Mamy to jeszcze. Dobra, to może poczekajmy sobie z tym. Te winogrono, może te złote, żebyśmy... Ha, nie mam tyle kasy jeszcze, żeby tak szaleć. No, chlebciu. Ja bym mógł czasem zrobić jakieś, kurde, hamburgery, czy coś takiego? Kanapkę. Tylko sałatę bym musiał... bo ja mam sałatę. Kanapkę bym mógł zrobić. A to daje tylko troszkę więcej. Chociaż czekajcie, bo to wykorzystuje tylko dwie kanapki. Ej, tu daje trzy kanapki. Dobra, to się opłaca. To się opłaca, tylko hamburgery też, tylko nie mam cebuli. Zieloną galaretkę. Ej, zieloną galaretkę się opłaca robić.
czerwony. Ty tu zamiast decydy, to ja tutaj bym robił czerwone galaretki, które dają sporo energii. Tylko bym musiał soki porzeczkowe robić. Interesting. A tymczasem, porem lasem, idę spać. A nie idę spać. Tylko idę zobaczyć do naszych winogronów. Bo może mi się w końcu uda. W końcu jakieś wino zrobić. Tak jest, proszę bardzo. Jakie mamy tutaj ładne poletka. I chciałbym na przykład jeszcze zrobić tutaj na pewno. Voilà. O, za mało energii. Zjedzmy sobie jednego chlebka. Cyk. Dobra. Cyk. Cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra, tutaj to pierw na o. Później to. Dobrze. Później tu. Dobrze. Wiecie, co to oznacza? Że my będziemy mogli za chwilę zrobić te kubaktorium całe. Bo jak tylko spalimy tego ziomka, którego nam przywiózł osiołek. Co ja tu chciałem? Aha, właśnie, bo ja chciałem tutaj te rzeczy. Ogrodnika zombiego by mi się też bardzo przydało, bo kurde, nie powiem, że mówić ryby musiał kiedyś tak po prostu poza odcinkiem może. To by nie był głupi pomysł, bo to łowienie tam dosyć jest nudne, jakbyście tylko patrzyli, jak ja łowię. A tak ja bym sobie poszedł po prostu z wędką, te robaki ze sobą zabrał i połowił jakieś ryby i jakiś żarcie. Wtedy można było zrobić czy coś. To chciałem schować tutaj. O. Nawóz, żeby był już, kijaszek też, a my idźmy robić sobie, chcę powiedzieć, kubeł wina, ale to jeszcze musimy wykorzystać też ciało. Kurde. Poszedłem spać, ale nie ma czasu na spanie. ty jesteś słaby. Ciebie nie będzie mi szkoda pociąć na kawałki. Tak ciepło. Tak przyjemnie. Kiełbaski bym już na sobie był nad tym ogniskiem usmażyć. Płynę. To co? Chcemy zrobić? O, jabłuszka. I pożyczka. Zróbmy sobie jednak ten sok. Ja bym tutaj sobie zrobił. Cyk, cyk, cyk. Te galaretki, te to tutaj też się opłaca robić, tylko bym musiał chodzić też po miód, nie? Ale tu proszę bardzo, patrzcie, sok, cyk. I trzy galaretki teraz tego. Takie całkiem zacne. Zrób jeszcze to. I ja robię to też z myślą, żeby zanieść tym obozowiczom. Bo to daje dosyć dużo energii. Te galaretki.
Z chleba to bym musiał sobie robić te kanapki, tylko muszę kapustę przynieść z piwnicy, bo ja tam sobie wziąłem tę kapustę, żeby robić z niej. No, ale weźmy może sobie na szybko, skoczmy do... obozu uchodźców. Anuluj. Kto to widział? Chyba. Podrzućmy im żarełko. Bo to wow, ile grzybów tu nazbierali. Podrzućmy im galaretki. A, jeszcze mam tutaj winogrono, które musiał sobie przerobić. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze. Ile to... Ło, 6 na 6 tu już mamy. Przebym tu mógł im od razu kuchnię. Uuu. Dobrze, już. Już. Voilà. Jakby mnie ktoś zakłuł w kajdany. Zostało mi już tylko 12 rodzajów przypraw. Nie zniosę tego. Twoja kuchnia jest gotowa. O, dziękuję. Bardzo ci dziękuję, ale... Ale? Ta kuchnia bardzo się różni od mojej luksusowej kuchni w restauracji dla elit. Czy byłbyś tak niewiarygodnie miły i... Cóż, mogę mu ulepszyć. Pozwolić ci to gotować znacznie sprawniej i z większą przyjemnością. Cóż, ulepsz kuchnię. No co za niewdzięcznicy, bym powiedział. Gdzie jest 100? Nie jest tak, tylko żebym potrzebował 8 zadowolonych mordek, a to już trochę trudniej. No dobra, trudno się mówi, ukochany dom, zróbmy też tutaj. I w końcu chyba będę mógł zrobić winiacza. Ta. Wykonaj. Niech się robi. Mam nadzieję, że uda się. Mamy 50% na to szans, że się uda zrobić dobrej jakości. Te rzeczy to sobie schowajmy tutaj. Bo ja jednak z tych rzeczy to ja chyba będę robił sok i galaretki. No. Chyba będzie lepiej, na tym wyjdę. Było ciało, ale ja chciałbym coś innego. Ja chciałbym to. Cyk, cyk, cyk. I idziemy w końcu postawić nasze upragnione kubaktory. Może tego, poczekajcie, może tutaj chociaż przynajmniej tego wrzucę, żeby tak nie gnił szybko. O tu. Można zrobić z niego szósteczkę. Na, 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 na. W końcu możemy postawić jedno wielkie kamienne kubaktorium. Połóżmy je tu, na wejściu do cmentarza. Będzie ładnie wyglądać. O! A dobra, bo ja już muszę zbudować. Ła! Ła! Mamy to! Jakoś 50, to chyba już zrobiliśmy... Nie, jakoś cmentarzy potrzebowałem więcej. Ja tego potrzebowałem 50 plus. Kościoła. Dobra, ja myślę, że sobie skończymy na tym odcineczek. Ja sobie jeszcze tutaj wykorzystam energię, żeby no, zrobić w końcu te części też porobić dla zrobienia tych ławek kościelnych, bo na tym mi zależało, a skupiałem się bardziej na innych rzeczach. No tak wyszło, ale sobie porobię. Stracę energię. I co, widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie mam nadzieję ulepszymy sobie
dosyć istotnie. Nasz cmentarz. Kościół. Cmentarz w sumie też można by było. I będziemy grać dalej. No. Czas nam brakuje. Tak więc dzięki, że byliście. Dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nara!